W Teatrze Robotniczym w Bielawie i dzisiaj mamy wspaniały koncert z okazji Dnia Matki, co prawda dwa dni po terminie, ale nadal z pełną mocą. Co gramy na Dzień Mamy? Co gramy na Dzień Mamy? Kurczę, cała masa wspaniałych utworów i tanecznych, i wykonań wokalnych. Występuje Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie, występuje Studio Piosenki i Tańca Fart Anny Lutz, no i występuje nasza sekcja wokalna Mokis, dwa składy, grupa Pasja i grupa młodsza Dzieciaki Śpiewaki pod przewodnictwem Aleksandry Napierajczyk. Na sali jest dużo mam, jak widać, jeszcze się schodzą, także mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej i to nie tylko mamy dzieci występujących, ale ogólnie mamy, bo to jest koncert dla wszystkich mam, także mam nadzieję, że tutaj wszystkie wyjdą docenione i zadowolone z tego przekazu, które dzieci dla nich przyszykowały. Nasza sekcja z pewnością trenowali od 2 tygodni. Jeśli chodzi o Szkołę Podstawową nr 10, zostaną powtórzone tańce z koncertu charytatywnego UNICEF. Takie też wesołe, taneczne utwory, także no, ćwiczyli. No, Teatr Robotniczy jest po to, żeby tutaj się działy różnego rodzaju wydarzenia. Nie tylko takie zwykłe, wokalne, gdzieś tam recitale, ale różnego rodzaju wydarzenia, więc my mamy tylko cała przyjemność po naszej stronie, że możemy gościć tutaj tych wszystkich młodych wykonawców i artystów. I zapraszamy na kolejne imprezy tutaj organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki, ale także współorganizowane albo takie, w których jesteśmy tutaj tylko gospodarzem.